W tym materiale odpowiadam pewnemu panu glazurnikowi. Pokazuję też jak powstają płytki ceramiczne, jak są dekorowane i w jakich technologiach. Ciekawi? Zapraszam na materiał. Dzień dobry, też dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, pod materiałem Krzywe Spieki Majster nie chce montować. Eee, dziękuję za komentarze, dziękuję też za wiadomości prywatne, które się pojawiły. Widzę, że interesuje Państwa tego typu tematyka, ponieważ pomaga ona też Wam w wyborze produktów i na co zwracać uwagę, jeżeli chcecie zakupić jakiś produkt. I dostałem tam dosyć długi komentarz od pana Waldemara i uważam, że jest to bardzo fajny komentarz. E, bo e, jest to komentarz od, od glazurnika, od osoby, która też przeszła, widzę tutaj szkolenia. No dobrze, więc przeanalizujmy sobie i odpowiem po kolei na każdy wątek z tego e, tutaj e, komentarza. E, więc tak, zastanawia mnie jeszcze wypowiedź tej pani, co mieli na myśli owi fachowcy, że płytki są krzywe. Czy tylko chodziło o różnice w wymiarze, czy jakieś inne krzywizny? E, według mnie, znaczy tak, zacznijmy od tego, że megaformat, e, to jest bardzo ciężko, żeby narożniki były wygięte do góry czy na dół. Ja powiem szczerze, a wy, wyprodukowałem już tego dosyć dużo, sprzedałem też dosyć dużo, idziemy w miliony metry kwadratowe, nie miałem jakiejś takiej rzeczy, żeby uciekały narożniki wadą, jaką można dosyć często spotkać, to jest w tych płytach, mówimy o megaformacie, o wielkoformatowym gresie, czy też spik kwarcowy, jak on jest nazywany w Polsce, czyli laminam, marazzi, kerlite, silceramikę i, i, i co tam jeszcze jest. To są gresy wielkoformatowe, te, te, te duże płyty. Więc tutaj, tu Bodzi zresztą też produkuje teraz te, te oni na, też nazywają to spiwkiem, ale to jest gres. E, więc w każdym razie m, jedyną wadą, jaką ja spotkałem, która była podlegała tak zwanej reklamacji powiedzmy sobie, m, gdzie płytki na przykład były równe, rektyfikowane równo na całej długości, a na przykład e, na samej górze czy też dole zależy jak były odwrócone, ale z jednej strony miały rozszczepienie takie V. Czyli po prostu nie były na całej długości równo zrektyfikowane, tylko jak wchodziła tarcza, bo to zależy, czy są tarczą, czy są Waterjetem, czy w innej technologii rektyfikowane. Zależy też yy, yy, właśnie od tej retyfikacji. I czasami zdarzało się tak, że jak tarcza była już troszeczkę zużyta, to po prostu nadbierała więcej towaru i zanim ona się dostosowała do powierzchni, no to na górze wychodziło, że jakieś 3 mm były różnicy, taka fałka powstawała po złączeniu dwóch płyt razem. Więc to jest oczywiście, to nie może być pierwszy gatunek, bo taki produkt nie jest, no nie jest, no nie jest równy. Mimo, że są normy, mimo że pozwala norma na pewne odstępstwa od kalibracji tam różnych rzeczy tego. No to nie, to, to, to takie coś nie przejdzie. I pisze pan też, bo czasami można spotkać płytki z narożnikami względem reszty yy, można płytkać płytki z narożnikami względem reszty płaszczyzny danej płytki schodzą w dół lub są zadarte do góry. I teraz tak, jeżeli chodzi o normalne gresy, to zależy też, jaka jest ta różnica, bo jak pan tu mi pisze, że są zadarte tak, że nawet systemem płaszczyznowania tego się nie dociągnie, no to ja bym już tutaj. Yy, Ciemno szedł, że to nie jest pierwszy gatunek. To nie jest pierwszy gatunek. A jeżeli chodzi o drugi gatunek i każdy podgatunek, to wiadomo, że nie są to produkty na gwarancji, one nie są gwarantowane przez żadnego włoskiego producenta, który sprzedaje, że tak powiem, daje możliwość zakupu drugiego gatunku, więc to jest wszystko kupowane na odpowiedzialność klienta. A jeżeli ktoś sprzedaje tego typu produkt jako pierwszy gatunek. Mmm, no cóż, miałbym duże wątpliwości co do, co do standardu tej, tej, tej fabryki. Oczywiście może zdarzyć się błąd, może zdarzyć się jakieś przeoczenie, ale to, to nie, to jak panu tak uciekają narożniki mocno i, 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 i docięcie, to nie, to coś jest nie tak. To coś jest nie tak. To od razu mówię z góry, coś jest nie, 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 nie za bardzo, nie? Zwłaszcza, że pan pisze, że nawet odcięć nic nie daje, ni problemu, no bo to i tak widać później w świetle, no zgadza się jak najbardziej, więc to nie, to coś, coś jest nie tak, jeżeli są takie odchyły, że nawet może strzelić płytka, to ja mówię panu z mojego doświadczenia, że to coś jest nie tak. Albo to nie jest pierwszy gatunek, albo ktoś tu komuś coś nawciskał i nie fajnie. Niefajnie i nieuczciwie. Przy okazji chcę wspomnieć o nierektyfikowanych płytkach, spotykanych kiedyś, i dzisiaj też są. No oczywiście, że są dostępne. Mało tego, ja Panu powiem jeszcze jedną rzecz, że Pan tu wspomina, na opakowaniu tych płytek jest podana kalibracja. Są też wersje płytek rektyfikowanych, na których też jest podawana kalibracja. Ona jest na przykład oznaczona tam literkami ABCD. ABCD. Yy. I jest zazwyczaj też na opakowaniu na kartonie jest tabelka, czyli jaki wymiar jest to w rzeczywisty. Oczywiście to wszystko spełnia normę, bo to regulowane jest przez normy europejskie, więc to nie jest tak, że ktoś mówi, bo ja kupuję płytkę 60 na 60, to ona będzie co do milimetra. No nie, no bo proces produkcji nie pozwala, że tak powiem, tego zachować. Natomiast z mojego, jeżeli chodzi o płytki rektyfikowane czyli te, które mają obcięte narożniki, obcięte brzegi na 90 stopni są równe, to ja panu powiem na przykład u mnie, w moich, w moich płytkach jest tak zwane monokalibro po włosku, czyli monokalibracja. I to nie ma znaczenia, czy pan zamówi tą płytkę dzisiaj, jutro czy za rok, jeżeli jeszcze będzie w produkcji, ale ona będzie w tej samej kalibracji. Koniec kropka, nie ma innej opcji. Kalibracja jest właśnie po to, żeby określić wymiar płytki. Mało tego, to, że płytka ma oznaczenie kalibracyjne, jeżeli mówimy o płytki nierektyfikowane, czyli płytki, które mają te brzegi takie zaokrąglone, powiedzmy sobie, to tłumaczy oczywiście osobom, które mogą nie rozumieć pewnych pojęć, ale o tym mówiłem też w poprzednim filmie, który się nazywa Chcesz kupić płytki, tu znajdziesz cenne informacje. Tam tłumaczę, co to znaczy płytka rektyfikowana i płytka nierektyfikowana. Zresztą, jeżeli oglądacie to na komputerze czy coś, postaram się przypiąć gdzieś tutaj tą, tą informację, żebyście ten film, jeżeli Was interesuje, też zobaczyli. Link podam w opisie w każdym razie. Więc tam będziecie mogli też, jak gdyby to pojęcie rektyfikowana, nierektyfikowana, lepiej ogarnąć sobie. I właśnie po to jest kalibracja. Jeżeli pan mi mówi, na przykład po 6 miesiącach y, potrzebuje płytkę A20C, to ja wiem, w moim przypadku, że potrzebuje pan płytkę o tonalizacji A20, która może już nie być dostępna po pół roku, i wtedy o tym panu mówię, i C, y, kalibracja C, więc C z dużym prawdopodobieństwem będzie ale już nie będzie tej tonalizacji, bo pół roku, no, po miesiącu, po dwóch zależy od produktu, nieraz po dwóch tygodniach kończą się te, 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 te wszystkie partie, jeżeli chodzi i o kalibrację. Natomiast jeżeli mówimy o tak zwanej płytce ceramicznej, o białym podkładzie lub czerwonym podkładzie pasta rossa, jak to mówią we Włoszech pasta Bianka, no, to tam y, mogą się trafić płytki nierektyfikowane, które no, same w sobie będą też między sobą krzywy, bo na to zezwala norma. Mało tego, mało kto wie, że o, o ile się nie mylę, 5% płytek, jakie dostarcza, dostarcza się klientowi, mogą nie spełniać żadnej normy. Może być to środ po prostu. 5%, takie jest prawo. O ile się nie zmieniło nic ostatnio. I teraz tak, te płytki, które są ten, no to według kalibracji. Jak panu. No, ale to widzi pan. I teraz tak, zdarzyło się panu, że zostały zakupione płytki, gdzie miały trzy różne kalibracje, ale to jest wina kupującego. I teraz ważna informacja dla wszystkich, też dla glazurników. Jeżeli wy. Ja to mówię w przypadku. Wielu też włoskich producentów ma taką informację w warunkach handlowych, co prawda, za, za danych i o tym teoretycznie, teoretycznie o tym praktycznie powinien was informować salon sprzedaży, udzielić taką informację, aczkolwiek chyba na kartonach, co prawda nie po polsku, bo zazwyczaj na kartonach jest po włosku, niemiecku, angielsku i francusku. Są zazwyczaj te cztery języki na tym. Ale zazwyczaj jest też taka informacja, że przed, przed ułożeniem płytek należy otworzyć kilka kartonów, rozłożyć te płytki na podłodze, na tej powierzchni i im się dokładnie przyjrzeć, czy z nimi jest wszystko w porządku, czy nie ma problemów z kalibracją, czy jaka jest tonalizacja tych płytek, bo mogą mieć też płytki zróżnicowaną tonalizację. A co za tym idzie? Pojawią się później ewentualnie problemy związane z e, przymontażu, tak? I jedna ważna informacja, produkt przyklejony, no to jest problem już później glazurnika, że nie zwrócił uwagi, że nie ma tonalizacji, czy nie ma tej samej kalibracji. Za to nie będzie ponosił odpowiedzialności ani producent, no ewentualnie można zrzucić tą odpowiedzialność na salon, który dostarczył te płytki, że nie dopilnował, że są w jednej kalibracji, czy tam tonalizacji nikogo o tym nie poinformował. Ewentualnie, ale jeżeli idzie się do marketu budowlanemu, budowlanego i samemu ładuje się płytki do koszyka, po czym się płaci, przyjeżdża do domu i się te płytki montuje bez zwrócenia uwagi, czy jest ta sama kalibracja, tonalizacja, no to jest problem już kupującego. Tak prawdopodobnie ten market budowlany też, też mógł powiedzieć, jakby to było już przyklejone. Eee, co jeszcze? Również gdy był pan na szkoleniu e, stu Bonzina, gdzie widział pan cały proces produkcji płytek, e, proces wypalania, które na końcu segregowały płytki. Osoby, które na końcu segregowały płytki pod względem kalibracji, kolorystyki. Powiem Panu tak, że w dzisiejszych czasach jest jeszcze czynnik ludzki, aczkolwiek w wielu przypadkach już działają maszyny. Jeżeli chodzi o kalibrację i tonalizację, segregują te produkty maszyny. Znane, znane duże marki mają maszyny, które działają na jakichś tam liniach takich mniej wymagających, a na innych są nadal ludzie, są panie, które mają taki żółty pisak i, i, i żółtym pisakiem zaznaczają na przykład płytki, które nie spełniają jakichś tam oczekiwań, czy też, czy też jakiegoś tam standardu, nie? Tak to mniej więcej wygląda. No bo produkcję płytek mniej więcej znamy, tak? Jeżeli chodzi o standardowe płytki, no to wiadomo, że są surowce, iły, łupki i, i tak dalej, i tak dalej, które są, e, trafiają do takich bębnów, są w tym bęblach, to wszystko jest mieszanie, później trafia to się, trafia to wszystko do takiej suszarni rozpyłowej, aby kompletnie wyeliminować wilgoć, wodę, cokolwiek by tam nie było, co by było, co by, co by te produkty, że tak powiem, łączyło, więc powstaje taki granulat z tego. E, o bardzo małych ziarnach można powiedzieć, e, no i ten granulat później trafia do silosów. A silosów trafia na linię produkcyjną, i tam po raz pierwszy możemy ten granulat zobaczyć, jak powstaje z niego płytka, ponieważ jest prasowany. A co za tym idzie? Mamy już wtedy format płytki. I tutaj nie ma czegoś takiego, że produkuje się płytki rektyfikowane, nierektyfikowane, bo zawsze z pieca wychodzą płytki nierektyfikowane i one po prostu później są rektyfikowane. Ale wracając, ten proces produkcji, czyli ta płytka w tym momencie jest, trafia do, 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 pod prasę, jest stemplowana, wychodzi, wychodzi spod tego stempla, później ponownie jedzie, jedzie na, do suszarni, później z suszarni trafia pod dekorację, czyli pod szkliwienie, pod nadruk, nadruk technologii cyfrowej. Kiedyś się stosowało, bardzo był popularny w dawnych czasach tak zwany system rotocolor, Rotokolor to jak widzicie czasami takie stare firmy, gdzie robią gazety, czyli na takie bęby nakładają, że tak powiem, klisze jak gdyby takie, i każda klisza nadrukowuje inny kolor, no to właśnie tak mniej więcej działa Rotokolor. I jak pamiętacie, stare czasy, że praktycznie po otwarciu, dzisiaj w tej technologii też się trochę zmieniło. Ale kiedyś po otwarciu kartona praktycznie wszystkie płytki miały ten sam wzór. I to jest właśnie ten tak zwany rotocolor, który produkował tylko, tylko to. Później się stosowało rotocolor w połączeniu z technologią cyfrową, a teraz praktycznie większość fabryk już przeszło na technologię cyfrową. Jest to w zasadzie tańsze, wygodniejsze, bo się bierze kluczyk USB. Nie wiem, no tu gdzieś kluczyk USB nie ma. No ale z kluczykiem USB się idzie tak kolokwialnie mówiąc na skróty, idzie się i do maszyny wgrywa się daną grafikę i ta grafika trafia na, na ceramikę, na, na, na płytkę jest nadrukowywana i taka płytka trafia do taka trafi, ta płytka trafia do pieca, jest wypalana i z pieca trafia do kontroli jakości. No i później wiadomo, z kontroli jakości to jest tam już później paczkowanie na palety do magazynu i do sprzedaży. Nie? Więc jak gdyby ta cała procedura tak wygląda, jeżeli chodzi o sprzedaż, o handel, o produkcję płytek ceramicznych, gresowych, niegresowych. Jeżeli chodzi o megaformaty, to jest praktycznie to samo, tylko że zamiast, że tak powiem, do takiej prasy, gdzie jest format jeżeli chodzi o początek produkcji, do takiej prasy, gdzie jest jakiś tam format e, zrobiony. E, tutaj e, trafia do prasy, która troszeczkę inaczej wygląda w porównaniu z taką prasą do glazury. Ja potrafię, postaram się na przebitkach tutaj powrzucać, pozaznaczać, tak żebyście też widzieli ewentualnie, jak to wygląda, jakie są różnice e, w produkcji. E, wielkoformatowego gresu, czy też zwykłych płytek. No. Bardzo fajny tekst, bardzo fajny komentarz, bardzo długi wyczerpujący. Dziękuję za niego bardzo. Mam nadzieję, że moimi odpowiedziami, podpowiedziami uzupełniłem e, mniej więcej wypowiedź. Mhm. Ten komentarz, który otrzymałem. Patrzę, czy coś tu jeszcze jest. Z okularów, tak. Komentarz pana Waldemara, za który bardzo dziękuję. No i cóż, mam nadzieję, że kolejna dawka tej wiedzy Wam się przyda do, przy zakupie, przy, przy, przy tym, jeżeli chcielibyście więcej wiedzieć o właśnie płytkach ceramicznych, wierchowormotowych gresach i tego typu rzeczach. A cóż, ja Was zaproszę wkrótce. Będzie taki materiał, taka, taka informacja troszeczkę reklamowa. Z lokowaniem właśnie nowego portalu, w którym będziecie mogli zapoznać się właśnie też z wiedzą. Taką będzie blog, który będzie opisywał wszystkie te rzeczy, takie tam techniczne też. Dlatego dziękuję za tego typu pytania i oczywiście produkty, które dostarczam do Polski, więc będzie się ciało. A póki co dziękuję, życzę wszystkiego dobrego i serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam. Ja tak spoglądam na lewo, na prawo, bo tutaj mam te okna wszystkie, gdzie muszę kliknąć, żeby zakończyć nagrywanie. Trzymajcie się cieplutko.